głośno. Już to leci? Tak, muszę. Co ty oddalasz? No kur, widzisz, jak spawarka działa. Kurwa, jemne w dupę słońce. No. Dobra, dawaj. No nie rusz, kurwa, bo normalnie mi w oczy świeci. Jak się zmieni w kąt tego światła, to się jej. It's your name I hear, inside my head, sweet, like the many tears I shed. It's your name I call, your name I read, my prayer, my creed. It's your name I hate, because I love you, still and I can live this way. It's your name I keep, the only thing you can take away from me. I wanna hold you so, someday. I'm gonna dive in your eyes, because I wanna please you. Serdecznie, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Jedzie ze mną mój tata. Rolnik z Hollywood, się, trzymajcie się. A, siema. Maniurka. Siemanko. I Kazi Kaszewę. Siemano. Jedziemy oglądać ciągnik 6920 do Szymbraczek, coś takiego, koło Kwidzynia. Padł nam oko, jest za około 155 tysięcy. Jak dobrze pójdzie, to może wynegocjujemy trochę niżej, ale na razie jedziemy sprawdzić, czy ten ciągnik się po prostu nadał u nas na gospodarstwo. Ma mało motogodzin, ma 5,5 tysiąca motogodzin, więc jest... Dotarty. To dopiero dotarty. Nie no, trzeba tam sprawdzić, czy on naprawdę ma tyle motogodzin. Sprawdzić jego stan techniczny. Stan techniczny dużo powie. Nie ma miękkiej osi. I to jest jeden problem. Ma tuza. Problem albo nie problem. Jaki problem? Właśnie mniej rzeczy do uszkodzenia. On ma klimatyzację, to już nie ma problemu. Dlatego jedziemy. Jedziemy. Oś tam. Nieważne, nie ma robić. Klimatyzacja. A w śmierci. Piarłeś. Nie. A co nie zrobiłeś? Twój śmierć do Eklera. Kazi. Nie. No Kazik piarnął. Nie, ja nie pierdzę, ja się wypierdziałem w domu. Zostańcie z nami, wracamy po krótkiej przerwie. No i my jesteśmy na miejscu i oglądamy tutaj nowy nabytek. Jesteśmy w Szymbruczku. Kabina ma całkiem inną, nie? Bo to jest eksportówka. Rozszerzony jest na tym? Czy ja? Fajnie boli, nie? No, za to naklejkę tu, oryginalna naklejka. Co? Ursus Bizo. Eksportera. Ale on lepiej chodzi. Czek się pali, zobacz. Czek indy. No. Lepiej chodzi niż ciapek tak cały. Ciszej. Bo jest kabina. No kurde. Nie no kurde. Fajnie wygląda, co? Halki będzie ciągał? Tą trzyosiówkę będzie ciągał? No pewnie. Kurde, pierwszy sort. O, masz to? Weź go. Kurde, on lepiej wygląda niż na zdjęciach, nie? No, piękny. Ja myślałem, że to będzie taki kurde złomy, kurde. O kurde, elegancko. A trochę turbinkę damy, ten 100 koni wyciągniemy, co z niego? Dałem, że skupkę lekko, nie? Dobra. Dobra, gaś, idziemy płacić. To nie są duże koszty, bo przecież to jest... Do wymiany!
A, to ja widzę. No, ale to się, to jest normalne. John Deere 6920. Przymierzaliśmy się do kupna od 6820-30 do 6920-30. Akurat tutaj się trafił fajny egzemplarz 6920. Na hamowanie, no. No nie, oczywiście, że nie. Na razie oglądamy, szukamy w Polsce jakiegoś dobrego egzemplarza, to... Ile on ma koni? 150 równe. 155 albo 150. No to nie lepiej tam tego, że torka sobie wziął. No coś. Na kamerę by tam zostało. Tak to wszystko działa, tylko ma takich parę mankamentów, które trzeba będzie naprawić. Na przykład drążki, to się zużywa, to jest normalne. I z tyłu, i tylny tłust trochę taki zmęczony. Silnik to fajnie pracuje, naprawdę. No, pięknie. Zajebiście, panu. Ryczando. Teraz tak, moim zdaniem. Ale. Wejdź na B, przełącz najpierw. No. Na B. Szarpie. Nie powinien. A do tyłu? A czekaj, czwartki. Ale to mamy na B, to będzie, tak? Dobra. Dobra, zatrzymaj się i do tyłu zobaczymy. Zatrzymamy się? No. Tak. Do tyłu dobrze. Do tyłu jest dobrze. Hamulce działają, a przedni napęd, nie? Przedniego nie mam. Sprawdzaliście? Masz, teraz w automacie, teraz masz normalnie. Dobra, rusz kawałek. Kurde. Dobra. I wyłącz teraz napęd. O, no, odbija. Okay. Odbija, no. Czyli trzyma. Sprzęgła nie musisz tutaj, ten jeszcze 60. I dawaj. Mniejsz. Od kierunkowskazów działa. Klakson ma? Tak. Moreczek trąbi. Wycieraczka przednia tylko nie działa. No. Wycieraczka przednia. Co tu jeszcze sprawdzić? Podnośnik sprawdzał tata. Pan Zbyszek miał jechać, nie? Ale kurde, tak wypadło. Sprawy prywatne. O, skrzynka to jest John Deere'a w ogóle. O, tu masz niepołamane, u nas połamane to wszystko, wiesz? Ja tego nie mam. Ale ty, działa, tutaj wszystko. O, masz na boki, u nas tego nie ma. Ale on tak fajnie ma. O, ja tak, jak ręczą, nie? No. Ogółem fajny. Ale Adrian, po co będziesz filmiał włączył? Tak jak raz jechać na skup, żeby hamować sekcją. Jak Bartosz podłączył mi. Naciskasz hamulę, co ci kibuje. No, no! Wiesz jak ja byłem na tego gamoja zły? No. A kurde, mnie nagrałeś. Kurde. Ja mówię czerwony do hamulców. Ja wiem, dobra. No. On podłącza, jadę, nie? Wiesz jak ja hamuję, a mi przyczepa kipruje. A on nie hamuje, przyczepa go ciągnie, wiesz? No. Hamuje tylko ciągnikiem. Ja mówię, ty dziadzie mały. Ale on mówi,
To właśnie tylko jest po to, jest inne gniazdo, no, żeby się nie mylić. Nie mylić. Ale po co, jak no, się pomylisz tu na dole? Nie, no, myli się. Jak a, się... tylko że przy przyczepie. O to chodzi. Bartek ale się... przy przyczepie na czerwono pomalowano. No tak. Bartek się pomylił. Bartek się pomylił. Przede wszystkim to duży taki przeważający aspekt ma cały trójkąt. Cały trójkąt jest, no to jest kurde, no ale bardzo ważne, nie? Tam jest połamany. No co, no kurde, no jest nielegalne poruszenie się po drogach publicznych. No i podnoś. Na dół. Na dół. Wolny. Nie, to tak będzie. Tu będzie powoli, bo jest... Trzymać, a nie przyciskać. No jak trzymasz to... A teraz drugi maniek, patrz. Tak, tu działa, działa, tutaj działa. Tu mamy na tapecie akurat drugi 69-20. 1000 motogodzin więcej. Ale troszeczkę bardziej mi się podoba on od tego. Ale obydwa są kurde na twardej osi. Nie ma miękkiej osi. Szarpie trochę, nie? Ale nie aż jak tam. Tu tył całkiem płynnie, nie? Nie. Żeby gdzieś można było się zaprzeć. Czyli napędziała? Zobacz. Działa, tylko teraz kurwa. Najlepiej to jakieś żoł by się przydało, wiesz? Ty po podróży jak tatko schód. No. Ile by i taka waga mi się podoba. No. Taka waga się podoba. Kurde, panie Marku, ale pan przybrał. 340 kilo, 360, 80. Jak kurwa dobry ten. Tucznik. Jakiś kurwa mać. Knur! To ja nie wiem, czy na kiełbasę bym po zecie nawet poszedł. Tutaj jakieś Lamborghini stare. No. Tu Kazik stary. I Aventador. Stary. No, pronarka. Ale złoto nic nie ziemi. Tutaj pronarka. Jakieś wały. No. Ale tu błoto, nie? To taka ziemia, jest taka masło, takie masło, nie? Ale dobrze ja na tych Kaszubach mieszkam, kurę, no i nie mam zowa, jak buty są brudne. Chociaż życiu, czysty masz. Ja w życiu tak nie ubrudziłem butów. Tutaj taki masz warsztacik, tak? O, tutaj ten blondynek taki fajny. O. Ty, jaka ładowareczka malutka fajna, co? Bobkacik. Ale zobacz, na jakich oponach, on na pewno drapie jak cholera na tych oponach. No. Bobka! Ale tutaj się fajnie kręci w koło, nie? Pronarka, taką byśmy sobie wzięli ogrę. O, tu jest ładowarka, dopiero.